sports. It's in the game. Right, feel like a brand new me and an entourage with the latest beat, and the sun don't shine with the gangsters beat, and we rushing roulette to a game of three, by one, by two, by three, by four, and the sun don't shine running yo no more, and the girls say yeah ain't no more, and we richer than the rich, we ain't poor no more. I ain't been back in a minute, that's crazy. I ain't seen around, no car, don't page me. Pull up on your block and you ever try to fade me. Calm down, all good, baby, it's crazy. I ain't been back in a minute, that's crazy. I ain't seen around, no car, don't page me. Pull up on your back, don't you ever try to fade me. Calm down, all good, baby, it's crazy. Witamy Państwa, Dariusz Szpakowski, a ze mną Jacek Laskowski. Mamy przyjemność zaprosić na kolejne derby północnego Londynu. Tym razem to Koguty podejmą u siebie Czy będzie prowadzenie? Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja. Witamy Państwa, kłaniają się Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wspólnie zapraszamy Państwa na derby północnego Londynu. Tottenham podejmuje Arsenal. To już kolejne starcie między kogutami a kanonierami. Dzieje tej rywalizacji sięgają przełomu XIX i XX wieku i od zawsze towarzyszyły jej o wiele większe emocje niż w przypadku zwykłych spotkań ligowych. To są jakby małe mistrzostwa Londynu, batalia o prymat w okolicy i szacunek swoich kibiców. Piłkarze obecni dziś na murawie powinni o tym pamiętać w każdej sekundzie spotkania.
Z narożnika boiska wznowi grę Tottenham. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Ciekawe, jak to rozwiąże. Dobrze zablokował. I znowu dobrze ustawiony obrońca blokuje strzał. Torreira. Rozciągnięcie gry na skrzydło. Arsenal i strata. I piłkę przejmują rywale. Torreira. Ma teraz trochę miejsca. A jednak górą bramkarz. Pewna obrona w piekielnie trudnej sytuacji. Ręce same składają się do oklasków. Ale jednak nic z tego nie wyszło. I tak oto tracą piłkę. Dele Alli. Leilis. Mesut Özil. Torreira. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Lacazette. Aubameyang. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Giovanni Lo Celso. Tracą piłkę po tym podaniu. W Londynie jest wiele drużyn grających na wysokim poziomie, więc derby tego miasta zdarzają się dość często, czy to w lidze, czy w pucharach, ale akurat rywalizacja Tottenhamu z Arsenalem jest chyba najostrzejsza. Jeśli mówimy o rywalizacji piłkarskiej, to na pewno. Kibicowsko gorętsze jest chyba starcie Millwall-West Ham, ale jeśli chodzi o całokształt, czyli poziom piłkarski oraz liczbę i zaangażowanie kibiców, to derby północnego Londynu wywołują zdecydowanie największe emocje. Chyba nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu, jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. Czy Arsenal zdoła zmienić wynik jeszcze przed przerwą? Zagrywa piłkę na skrzydło. Dobry odbiór, ale piłka wychodzi poza boisko. Kane. Son. Ach, teraz znakomity przechwyt. Będzie okazja do kontry. Özil. A teraz dobre podanie górą. Nicola Pepe. Nie ma dośrodkowania. Dobra interwencja. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Lacazette! I piłka w rękach bramkarza. No i strata piłki. Leno. Torreira. Lacazette. Pierre-Emerick Aubameyang. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Aurier. Dele Alli teraz. Rezultat do przerwy 0-0. Drugą połowę rozpoczęli kanonierzy. Niestety strata piłki. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę.
Dzisiejszy mecz jest tak wyrównany, że koneserzy futbolu mają prawdziwą ucztę. Mniej zadowolony będzie zwykły kibic, który miałby... Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Arsenal stracił piłkę. Kane. Dele. Pierre-Emerick Aubameyang. Bardzo dobry odbiór. Mesut Özil. Był faul, będzie rzut wolny przeciwko Tottenhamowi. Ciekawe, czy spróbuje szczęścia z tak daleka. Mógłby się pokusić o strzał. Byłaby piękna bramka. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Mogli chyba lepiej rozegrać ten rzut wolny. Oj, nieudany wykop piłki przez bramkarza. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Uff, było teraz gorąco, ale w porę naprawił swój błąd. Miał dużo szczęścia. Wcale mnie nie zdziwi, jak rywale będą go teraz tym mocniej naciskać. Minson. Przed nami końcowe 30 minut. Ależ przeczytał to jak profesor. Berchlin, Kane, Minson. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Harry Kane. To musi być bramka. Wyciągnięty jak struna, sięgnął piłki. Piłka z rzutu rożnego. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Chwilowo zażegnali niebezpieczeństwo, ale będzie rzut rożny. Wrzutka w pole karne. Udane piąstkowanie i co ważne, bez ryzyka. Lo Celso i znów mamy rzut rożny. Rzut rożnego w pole karne. Piłka wybita z pola karnego. Berchwin. Kane. Czy będzie prowadzenie? Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Trofeum mistrzów już prawie należy do nich, choć mecz jeszcze się nie skończył. Owszem, ale to kolejna bramka i powiększenie przewagi, co stawia ich w dużo lepszej sytuacji. No, ciekaw jestem, jak zawodnicy poradzą sobie z pressingiem. To dosyć często widziane posunięcie trenerskie. Wybornie, Lacazette. Był już pewien, że do tego dojdzie. Tymczasem bramkarz popisał się refleksem i zniweczył akcję ofensywną przeciwnika. Giovanni Lo Celso. Blisko już do bramki. Berchin. To był ważny odbiór. Jeszcze nie wszystko stracone, chociaż czas zaczyna być. Mierzone podanie od Aubameyanga. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Teraz. Lloris odbija, piłka w boisku. Udało im się wyjaśnić sytuację. Było groźnie, dobra interwencja. 5 minut do końca, szanse na wyrównanie maleją z każdą sekundą, ale wystarczy do tego tylko jedno trafienie. Słuszna decyzja, rzut wolny. Zobaczymy, czy go wykorzystają. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. I brak protestów ze strony ukaranego gracza. Może spróbować. Ładnie schwycił. Utrzymał piłkę po tym uderzeniu z rzutu wolnego. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Mierzone podanie od Aubameyanga. Ach, szkoda, jest spalony. No była świetna sytuacja w końcówce, by rozstrzygnąć losy tego pojedynku. Prowadzą i trener teraz daje pograć zawodnikowi z ławki. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę.
Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lob może zaskoczyć obronę. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Stracili kolejną bramkę i to w meczu, którego nie wolno im przegrać. Niestety wygląda na to, że przegrają zarówno to spotkanie, jak i swoje nadzieje w lidze. Drugi gol mamy dwa... Mecz zakończony.